Dzień dobry moi drodzy. W dzisiejszym filmie zostajemy w temacie stypendialno-studiowo-aplikacyjnym. Będzie to coś, co mam nadzieję spodoba się każdemu, kto aplikuje w tym czasie na stypendium. Bardzo polecam Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata, stypendium do szkół prywatnych w Anglii i w Austrii. Można jeszcze aplikować do końca lutego, do 28 lutego. Jest to stypendium na 2 lata do szkoły prywatnej w Anglii i w Austrii, to już powiedziałam, dla osób z roczników 04-05 na 2 ostatnie lata nauki. Więc możecie sobie sprawdzić pod spodem, jeśli spełniacie kryteria i zaaplikować. Bardzo serdecznie polecam. Dla wszystkich osób, które są już tutaj od jakiegoś czasu i wiedzą już co nieco o stypendium i może planują na jakieś stypendium za granicą aplikować. Jeśli tak, to prawdopodobnie oglądaliście już mój film na ten temat o różnych właśnie możliwościach wyjazdu na stypendium do szkoły, do liceum za granicę. Bardzo serdecznie polecam. I dzisiaj właśnie kontynuujemy ten temat i przychodzę do Was z 10 poradami odnośnie rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli ktoś jest tutaj, ponieważ ma jakąś w najbliższym czasie rozmowę o pracę, to oczywiście jest szansa, że te porady też mu się przydadzą, ale myślę, że ten film jest jednak głównie skierowany do osób, które aplikują o stypendium do szkoły za granicę lub będą miały niedługo rozmowę na Oxfordzie albo na Cambridge, ponieważ to, co ja zrobiłam, to moje doświadczenia z rozmów kwalifikacyjnych, a trochę ich mam, ponieważ 3 lata temu aplikowałam na różne programy właśnie stypendialne do liceum za granicę, więc wtedy miałam kilka rozmów kwalifikacyjnych, z czego jedną bardzo udaną, ponieważ po niej udało mi się właśnie dostać to stypendium Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata do szkoły w Anglii. I później miałam też rozmowy kwalifikacyjne na studia medyczne w Wielkiej Brytanii. Miałam te rozmowy na 3 uczelniach, z czego jedna była jakby najbardziej udana w takim sensie, nie, no więcej było udanych, z czego 2 były bardzo udane i udało mi się dostać ofertę na 2 uczelnie, z czego jedną z nich był Uniwersytet w Cambridge, na którym aktualnie studiuję medycynę. I właśnie tak jak mówiłam, to są rady bardziej dla osób, które aplikują właśnie aktualnie na stypendium, takie na wyjazd do szkoły za granicą. I ponieważ ja uważam, że te rozmowy kwalifikacyjne są dosyć zbliżone do tych, które są na przykład właśnie na takich uniwersytetach jak Oxford i Cambridge, nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądają rozmowy na jakiekolwiek inne zagraniczne uczelnie, poza właśnie tymi w Anglii, ponieważ no, nie miałam takich. Tak więc z moich doświadczeń wiem, że te rozmowy na stypendium za granicę są, mają wiele elementów wspólnych z tymi rozmowami na przykład na Uniwersytet w Cambridge, dlatego postanowiłam jakoś tak te moje doświadczenia połączyć i przyjść do Was z 10 poradami, które w takiej sytuacji aplikacji na stypendium albo na studia na Oxfordzie lub Cambridge mogą Wam się przydać. Pierwsza porada jest dosyć oczywista, ale nie bójcie się, później przejdziemy do bardziej szczegółowych, ale jest to absolutna podstawa wszystkich rozmów kwalifikacyjnych, czyli przeczytajcie wszystko, co napisaliście i bądźcie gotowi na to, żeby odpowiadać na pytania z tym związane. To się trochę łączy z tym, żeby podczas pisania aplikacji i też odpowiadania później na pytania na rozmowie nie wymyślać, nie koloryzować różnych rzeczy, ponieważ to się może bardzo łatwo obrócić przeciwko Wam, jeżeli piszecie w swojej aplikacji, że na przykład czymś się interesujecie albo że czytacie jakieś czasopisma naukowe. To bądźcie przygotowani, że na rozmowie na przykład dostaniecie pytanie o to, jaki w ostatnim czasie artykuł w takim czasopiśmie szczególnie przypadł Wam do gustu. Wasza aplikacja i jakiś CV, to co ogólnie wyślecie przed rozmową, to jest świetny taki starter do pytań i świetna taka baza pod to, żeby w ogóle rozpocząć jakąś dyskusję, więc często komisja na przykład używa tego, co już napisaliście, też w ramach takiego rozładowania nawet napięcia jako jedno z pierwszych pytań, bo jeśli napisaliście, że się czymś interesujecie, no to oni wiedzą, że może w takim razie będziecie chcieli opowiedzieć o tym więcej i będzie Wam się łatwo o tym opowiadało. Więc jakby to jest jak najbardziej na Waszą korzyść, że macie przynajmniej w tym jednym aspekcie kontrolę nad tym, o co mogą Was zapytać. Więc jeśli
napiszecie fajną aplikację, która jest oparta jak najbardziej na waszych doświadczeniach, no to później będziecie mieli, można powiedzieć, ułatwione zadanie na rozmowie kwalifikacyjnej, bo jeśli dostaniecie faktycznie pytanie o to, czym się naprawdę interesujecie, no to będzie wam łatwo o tym opowiedzieć i pokazać swój entuzjazm. O tym też będzie za chwilę. Więc podsumowując, po prostu bądźcie gotowi na to, żeby opowiedzieć o wszystkim, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które są związane bezpośrednio z tym, co wcześniej pisaliście. Kolejna też taka dosyć banalna rada, ale myślę, że warto o niej wspomnieć, to, że ćwiczenia najzwyczajniej w świecie czynią mistrza. Czyli jeżeli macie taką możliwość, to naprawdę poćwiczcie sobie przed jakąś waszą rozmową. Jeśli ta rozmowa jest na przykład po angielsku, bo aplikujecie na stypendium Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, to nawet jeśli nie macie kogoś, kto by mógł z wami taką próbną rozmowę po angielsku przeprowadzić, to poświęćcie czas i poćwiczcie sobie na przykład w domu, przed lustrem, nie przed lustrem, w waszym pokoju, jak byście odpowiedzieli na pytania właśnie o wasze zainteresowania, o to, co napisaliście w aplikacji po angielsku. To na pewno doda wam później takiej pewności, bo jeżeli będziecie trochę chociaż ćwiczyć w tym obcym języku, powiedzmy, no to później na samej rozmowie będzie wam łatwiej, bo przynajmniej jakieś słowa już nie będziecie musieli, wiecie, w tym momencie, kiedy odpowiadacie na pytanie na rozmowie, nie będziecie musieli wszystkiego w głowie tłumaczyć, tylko już gdzieś te słowa będą łatwiej dostępne, jeśli wcześniej to sobie przećwiczyliście. No i myślę, że to jest przed każdą rozmową bardzo dobre, żeby jeszcze raz przejść sobie właśnie przez swoją aplikację, zobaczyć, co się tam napisało i na podstawie tego pomyśleć o takich przykładowych pytaniach, które komisja mogłaby zadać i pomyśleć, jak byście wtedy na takie pytanie odpowiedzieli. Myślę, że to jest bardzo dobry trening i na pewno będzie później pomocny na samej rozmowie kwalifikacyjnej. Także stare, dobre powiedzenie, że ćwiczenia czynią mistrza, myślę, jak najbardziej można zaaplikować do tej sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej też. Kolejna taka ciekawa rada, powiązana z też taką historią z mojego życia, to, żeby na takiej rozmowie nie przejmować się innymi, którzy tam są. Na rozmowie na Cambridge albo na Oxfordzie często jest tak, ja na szczęście tego nie doświadczyłam sama, ale słyszałam to od różnych osób, że osoby, które czekają na swoją rozmowę, na swoją kolej, siedzą z książkami, powtarzając szybko jakieś ostatnie zagadnienia i tak dalej. No u mnie akurat na szczęście tak nie było, raczej osoby, które czekały, nie siedziały z podręcznikami na kolanach i nie powtarzały na ostatnią chwilę jakichś jeszcze zagadnień z biologii, chemii i tak dalej. Ale no trzeba być przygotowanym, że na takiej rozmowie o stypendium na przykład takie jednostki też się mogą zdarzyć. I to jest na pewno bardzo takie... Sprawia, że wy możecie o sobie pomyśleć gorzej, że podupadnie troszkę wasza samoocena, jeśli dacie jej podupaść, tak jakby. Jeśli będziecie na to przygotowani, że takie osoby mogą być, jeśli będziecie szli z takim nastawieniem, że wiecie, po co tam jesteście, że wiecie, co macie zrobić i znacie jakby też poczucie własnej wartości i swojej wiedzy i wiecie, że jesteście dobrze przygotowani, to takie osoby nie powinny was wytrącić z równowagi, ale jeśli będziecie naprawdę czuć, że nie do końca się dobrze przygotowaliście i w zasadzie też nie wiecie, czy wszystko pamiętacie i tak dalej, no to wtedy jak najbardziej taki ktoś może was trochę wytrącić z równowagi. No i najfajniej by było nie pozwolić, żeby takie coś się stało. W ogóle i tak najlepszą radą jest to, żeby się tym w ogóle nie przejmować, bo no wiadomo, że takie powtarzanie na ostatnią chwilę raz prawdopodobnie bardzo mało z tego może zostać w głowie. No a dwa, są zdecydowanie lepsze sposoby na spędzenie tych ostatnich minut, chwil przed rozmową. I bardzo wam polecam raczej myślenie o czymś innym, o czymś takim bardziej przyjemniejszym, zaangażowanie się w jakąś rozmowę, niż takie właśnie powtarzanie na ostatnią chwilę albo przejmowanie się tymi osobami, które powtarzają na ostatnią chwilę. Także po prostu kilka głębokich wdechów i będzie dobrze i naprawdę nie ma się czym przejmować. Moja historia z tym jest taka, że pamiętam dosyć dobrze moją
właśnie finałową rozmowę w konkursie do szkół prywatnych Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata i pamiętam, że jak wtedy przyjechałam na moją rozmowę i weszłam do takiego pokoju, gdzie właśnie czekali kandydaci i byli też jacyś absolwenci towarzystwa, którzy mogli odpowiadać na nasze pytania. No i pamiętam, że wtedy jak weszłam do tego pokoju, to w kącie siedziała grupka jakiś właśnie, już teraz nie pamiętam, czy to byli kandydaci ze stypendystami, czy z absolwentami, ale po prostu w kącie siedziała grupka osób i słyszałam, o czym rozmawiali i rozmawiali właśnie o, chyba porównywali medycynę na Oxfordzie z medycyną na Cambridge i jak ja taka 16 chyba letnia wtedy Dominika weszła do tego pokoju i usłyszała to w kącie, to pomyślała sobie: ludzie drodzy, jakby oni są tacy w ogóle mądrzy, ambitni, że myślą o takich studiach na takim uniwersytecie, a to w ogóle nie są moje progi, to było kompletnie, wydawało mi się, poza moim zasięgiem. No, a dzisiaj jestem tutaj i do was mówię z tej akurat pozycji, więc jako studentka właśnie tego kierunku na tym uniwersytecie. I myślę, że to tylko dobrze pokazuje, że to nie jest ważne, kto co mówi właśnie przed taką rozmową, czym się nie chwali, bo takie osoby jak najbardziej też można spotkać, które będą tylko się gdzieś tam wychwalać, jakich to oni nie mają osiągnięć, żeby może trochę konkurencji się zrobiło gorzej. To są straszne osoby, ale ważne, żeby pamiętać, że po pierwsze, jeśli tak robią, to jest bardzo duża szansa, że po prostu sami czują się bardzo zagrożeni i zestresowani i wiedzą, że stanowicie dla nich konkurencję i w ten sposób starają się jakby was trochę pokonać albo sprawić, że właśnie gorzej się poczujecie. Jak najbardziej jakby trzymać się najlepiej z daleka od takich ludzi, to co oni mówią, wpuszczać jednym, wypuszczać drugim uchem i się tym nie przejmować. Bardzo możliwe, że jeśli tak źle się z tym czują i albo mają w ogóle taką przesadną też pewność siebie, to wyjdzie na rozmowie, a takie osoby też nie są za bardzo mile widziane. Więc po raz kolejny, takimi osobami nie warto się przejmować, bo jakby życie nas może zaskoczyć różnymi później wydarzeniami. Nawet jeśli wy w danym momencie nie czujecie, że właśnie bylibyście w stanie na takie studia aplikować, a ktoś tutaj o tym rozmawia i o tym myśli, to nie bierzcie tego do siebie, bo nie wiadomo, życie może was poprowadzić na różne drogi, tak jak mnie doprowadziło. I po prostu skupcie się na sobie, na waszym celu i na tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. No, ale z drugiej strony, tacy ludzie, którzy też czekają z wami na rozmowę, wiem, że to może nie w tym roku, bo wiadomo, że jest pandemia i wiele z takich rozmów będzie się odbywać online, ale w normalnych warunkach jak najbardziej wykorzystajcie tą szansę, żeby poznać jakieś nowe osoby. Raz, że rozmowa przed rozmową to jest taki bardzo dobry rozpraszacz, plus prawdopodobnie wiele osób będzie się czuło bardzo podobnie do was, będą się czuli trochę tacy stłamszczeni przez tych, którzy starają się swoją pewnością siebie pokazać, jak bardzo lepsi nie są, też będą się czuli bardzo zestresowani, więc jak najbardziej można znaleźć takie bratnie dusze w takiej sytuacji i takie rozmawianie raz, że właśnie rozprasza was trochę od myślenia o tym całym doświadczeniu, a dwa, że jest świetną okazją, żeby po prostu poznać nowe, fajne osoby, podzielić się jakoś swoimi doświadczeniami, bo te osoby, które aplikują na takie stypendium albo na takie studia, zazwyczaj są bardzo, bardzo wartościowymi osobami, z fajnymi zainteresowaniami i to jest mega fajne, jeśli uda wam się chociaż parę słów zamienić z taką inną osobą, która też jest kandydatem albo aplikantem. Myślę, że fajnie się robi, jeśli przestajecie myśleć o sobie jako o konkurencji, a bardziej jako o dwóch osobach, które mają coś wspólnego, bo też mają jakiś wspólny cel czy wspólne marzenie. I myślę, że w moim przypadku coś takiego faktycznie miało miejsce, ponieważ
spotkałam na mojej rozmowie kwalifikacyjnej na Cambridge, spotkałam moją koleżankę Sarę, z którą teraz jesteśmy bardzo, bardzo dobrymi przyjaciółkami wręcz na studiach, ponieważ okazało się, że my się poznałyśmy właśnie czekając na nasze rozmowy na medycynę na Cambridge. I razem tam później szłyśmy na jakiś lunch i gadałyśmy i tak dalej. No i później okazało się, że obydwie dostałyśmy miejsce i obydwie dostałyśmy się na te studia. Więc widzicie, może być tak, że ta osoba, z którą rozmawiacie, okaże się, że zaraz będzie waszym znajomym ze studiów albo ze stypendium i tak dalej. Więc to też jest fajne, że można takie przyjaźnie już na rozmowie kwalifikacyjnej zawiązać, nie? Kolejna rada, bardzo ważna dla osób, które aplikują na Oxford albo na Cambridge, ale również wydaje mi się, że jest to fajna umiejętność do wypracowania dla osób, które aplikują na stypendium do szkoły za granicą. Jest to umiejętność mówienia tego, co myślicie, przedstawiania swojego toku myślenia. Jeśli dostajecie jakieś trudne pytanie, gdzie musicie swoją odpowiedź uargumentować, albo jakieś pytanie związane z przedmiotami ścisłymi, gdzie musicie dojść do jakiegoś rozwiązania, jakiegoś wyniku, to bardzo ważne jest to, że jeśli nie znacie tej odpowiedzi od razu, powinniście pokazać komisji, przedstawić jej swój tok myślenia. Czyli jeśli dostajecie jakieś pytanie, to nie przechodzicie od razu i próbujecie zgadnąć odpowiedzi, albo nawet jeśli znacie odpowiedź, to raczej nie mówcie jej od razu, ale na przykład poprowadźcie komisję przez to, co was doprowadziło do tej odpowiedzi, że tak powiem. Więc jeśli nie znacie odpowiedzi, to pomyślcie o tym, z czym wam się to kojarzy, opowiedzcie o tym na głos. I to jest trudne do takiego jakby opisania, bez podawania przykładów, ale jeśli ja na przykład miałam jakieś pytania związane z biologią czy z chemią, to ważne było to, żebym ja mówiła to, co jakby wiem, co mogłoby mnie naprowadzić na moją odpowiedź. To jest też coś, co ja często praktykuję na moich superwizjach teraz na studia. Czyli jeśli superwizjer zadaje jakieś pytanie, a ja nie znam od razu odpowiedzi i to dotyczy na przykład jakiegoś grafu, to lubię sobie przejść jeszcze raz, popatrzeć na ten graf i na głos powiedzieć, żeby pokazać, co myślę, bo później jakby ta osoba, która siedzi w komisji, może was też trochę naprowadzić w pewien sposób na odpowiedź. Więc ja patrząc ponownie na ten graf, jakby na przykład nie wiem do końca, jaka jest odpowiedź, ale patrzę jeszcze raz, jaką on przedstawia zależność i mówię to, co widzę. I pomału staram się poukładać w sobie w głowie i zazwyczaj chwilę później ta odpowiedź do mnie przychodzi. To jest właśnie bardzo trudne do wyjaśnienia, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie z tym właśnie przedstawieniem tego toku myślenia. Kolejna rada ode mnie, prosto z serca, jest taka, żeby nie bać się poprosić o pomoc, zapytać, poprosić o to, żeby ktoś powtórzył pytanie. Wiadomo, że też nie chodzi mi o to, żeby pytać się cały czas i po prostu prosić, żeby komisja wam podała odpowiedź czy coś takiego, absolutnie nie. Ale chodzi o to, że też jeśli nie znacie od razu odpowiedzi, to nie bójcie się dopytać, o co dokładnie chodzi. Pytanie się nie jest czymś złym, wbrew temu, czego nas czasem w szkołach uczą. Więc proszenie o pomoc gdzieś tam też nie powinno być uznane za coś złego, jeśli chcecie coś doprecyzować i tak dalej. No też wiadomo, że nie w każdej sytuacji, jeśli jest coś, co na przykład jest dosyć takie oczywiste i co wiecie, że powinniście wiedzieć, bo na przykład uczyliście się tego w szkole, no to tak trochę średnio jest zapytać się o to komisję. Ale jeśli jesteście na przykład w takiej sytuacji, że nie znacie jakiegoś słowa po angielsku, to
można się o to zapytać, bo wiadomo, że nie każdy jest szczególnie w tym wieku takim nastoletnim, wiecie, alfą i omegą z angielskiego i zna wszystkie możliwe słowa. Więc to absolutnie nie jest wstyd, żeby się zapytać o jakieś słowa. Ja sama na mojej finałowej rozmowie na właśnie o stypendium się pytałam o parę słów i myślę, że to nie wpłynęło jakoś negatywnie na ocenę mojej prezentacji na tej rozmowie i tak dalej. Więc po prostu czasem warto, wiecie, lepiej się faktycznie zapytać o jakieś słowo, niż zacząć odpowiadać na kompletnie nie na temat i tak dalej, jeśli czegoś nie rozumiecie na przykład. Punkt numer, nie wiem który, ale kolejna rada to jest, żeby pokazać swój entuzjazm i jeśli mówicie o czymś, co jest waszą pasją, co jest waszym wielkim zainteresowaniem, to wiadomo, że dużo lepiej będzie to wyglądać, jeśli będziecie o tym mówić z uśmiechem na twarzy, z zaangażowaniem. Wiadomo, żeby też nie robić tego tak przesadnie, czy jakoś udawać tego zainteresowania i entuzjazmu, ale jeśli mówicie o czymś właśnie naprawdę z zaangażowaniem i pasją, no to myślę, że będziecie odebrani dużo lepiej. W takim sensie, że na przykład na rozmowie na Oxford albo na Cambridge to jest bardzo mile widziane, jeśli widać, że jesteście zaangażowani, że odpowiadanie na pytania sprawia wam jakąś przyjemność też, że czerpiecie właśnie radość z dowiadywania się nowych rzeczy od komisji, z tego, że gdzieś tam stawiają przed wami nowe wyzwania. To jest na pewno, jeśli potraficie pokazać to, że cieszycie się z tego, że tutaj jesteście, że w ogóle macie taką szansę, żeby odpowiadać na pytania, no to jest to bardzo, bardzo, bardzo mile widziane. No i też taka dosyć, wydaje mi się, istotna rzecz w kontekście aplikowania o stypendium i rozmowy kwalifikacyjnej o stypendium, to jest to, żeby pokazać, że to jest naprawdę wasze marzenie, żeby wyjechać na to stypendium, że bardzo tego chcecie i że raczej się nie wahacie. Wiadomo, że bardzo wiele osób ma też wątpliwości, też w jakichś już może ostatnich etapach, czy nawet po tym, jak dostaną stypendium, jakby jak to będzie czy na pewno tego chcą. Tylko że jeśli to wahanie wyjdzie na waszej rozmowie, jeśli na rozmowie nie będziecie do końca zdecydowani i będziecie wyglądać na takich trochę wycofanych i którzy nie do końca w zasadzie wiedzą, po co tutaj są i czy do końca chcą wyjechać, no to musicie być przygotowani na to, że komisja wtedy może wam nie dać stypendium na rzecz takiej osoby, od której po prostu bije ta chęć wyjechania na to stypendium i jest tak stuprocentowo tego pewna. Więc musicie się też postawić w roli komisji, bo jeśli komisja ma za zadanie wybrać takie osoby, które będą się dobrze odnajdywać w danej szkole, no to wiadomo, że postawią prędzej na kogoś, u kogo bardzo widać, że jest to jego marzenie i że on jest na to gotowy i że to przemyślał i że bardzo chce wyjechać, niż na kogoś, kto się widać, że się jeszcze waha i nie jest tego do końca pewien. To jest taki, wydaje mi się, też ważny punkt, który może wam się przydać. Kolejna rada blisko związana z moim doświadczeniem rozmowy kwalifikacyjnej o stypendium, to jest to, żeby się nie poddawać. Właśnie, tutaj może przejdę zrobię taki mini story time z mojej właśnie rozmowy kwalifikacyjnej na stypendium towarzystwa też z finału. Miałam taką sytuację, że podczas rozmowy, to chyba było w ogóle jakieś jedno z pierwszych pytań, które dostałam, i było oczywiście zadane po angielsku i to było to pytanie związane bardzo z jakimś tematem, który miałam w szkole na biologii. I też było chyba zadane z takim, dla mnie to wtedy się wydawało, że to jest taki mocny akcent po angielsku i pamiętam, że zupełnie tego pytania nie zrozumiałam, nie potrafiłam w ogóle nawet z kontekstu nie potrafiłam wyciągnąć tego, o co jestem pytana. Więc poprosiłam o powtórzenie pytania ale po powtórzeniu nie było dużo lepiej, czułam się tak samo bezradna jak przed i wydaje mi się, że wtedy po prostu odpowiedziałam, że nie wiem, chociaż w zasadzie nie powinnam, wydaje mi się, że autentycznie nie miałam zielonego pojęcia, co zrobić w tamtej sytuacji,
I tak trochę, i właśnie chyba dlatego po prostu odpowiedziałam, że jakoś nie potrafię na to odpowiedzieć, albo nie znam odpowiedzi. Coś chyba próbowałam wykombinować, ale wiecie, no jeśli nie rozumiecie pytania, a już poprosiliście o powtórzenie go, no to tak trochę średnio. Ale to, co było później ważne, to to, że oczywiście w mojej głowie to już się pojawiły myśli, że to jest koniec, do widzenia, doma, możesz się pożegnać z tym stypendium i tak dalej, ale jakby nie dałam tego po sobie pokazać, to znaczy miałam takie, że dobra, jak już jest po wszystkim, no to w zasadzie nie mam się teraz czym przejmować i dalej odpowiadam na luzie na te pytania. W ten sposób, myślę, bardziej podeszłam do tematu i dalej jakby z uśmiechem odpowiadałam na to wszystko. I okazało się, że to było coś, co komisja później też zapamiętała, ponieważ w późniejszych rozmowach też słyszałam to jako jeden z takich może argumentów, dzięki którym zostałam wybrana, albo coś o czymś tak bardziej, że to było czymś takim, co zapadło im w pamięć, to, że właśnie po tym potknięciu nie poddałam się i wiecie, nie zaczęłam. Są takie sytuacje, że ludzie wychodzą z płaczem z rozmów, ale że ja właśnie w takiej sytuacji nie zaczęłam płakać, nie poddałam się tak wyraźnie, że wiecie, już uśmiech mi zszedł z twarzy i stwierdziłam, że to koniec, więc nawet nie ma sensu się starać na następnych pytaniach. U mnie było wręcz odwrotnie, to mi dało takie, że dobra, jakby nie mam już więcej nic do stracenia, więc mogę trochę bardziej się wyluzować i odpowiadać teraz już, tak nie przejmując się tym za bardzo. Więc myślę, że to było coś, co może też paradoksalnie sprawiło, że dostałam to stypendium. I bardzo ważny morał z tego jest taki, że nie powinniście się poddawać w żadnej sytuacji, choćby nie wiem, jak pytanie jakieś was zagięło, to nie pozwólcie się tak wytrącić z równowagi, stracić takiego skupienia na odpowiadaniu, bo właśnie możecie przegapić okazję, żeby się wyplątać z tej sytuacji, żeby jakoś zrekompensować to, że coś wam nie wyszło. Jeśli jedno pytanie wam nie wyjdzie, ale z kolei na następnym będziecie skupieni i to, co się wcześniej działo, zostawicie za sobą i będziecie tu i teraz i myśleć o tym następnym i o waszej odpowiedzi i się będziecie dalej starać, no to jest duża szansa, że to potknięcie okaże się wcale nie takie straszne i nie okaże się czymś, co kompletnie wam zamknęło drogę do waszego marzenia. Więc nie poddawajcie się, bo nigdy nie wiecie, co będzie dalej i co komisja tak naprawdę myśli. I coś, co jest też trochę związane w sumie z tym poprzednim punktem, to, żeby po samej rozmowie, jak to tylko możliwe, nie analizować tego, jak wam poszło. Wiadomo, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić. U mnie to na pewno jest tak, że po samej rozmowie myślę non-stop o tym, co było, co powiedziałam, co mogłam powiedzieć, czy dobrze odpowiedziałam i tak dalej, ale to absolutnie nie ma sensu i wiadomo, że jest to bardzo trudne, żeby tego nie analizować, ale ważną rzeczą, którą warto pamiętać, jest to, że tak naprawdę nigdy nie wiecie, jak wam poszło. Są takie sytuacje, gdzie jesteście w stanie ocenić, że było źle albo było dobrze, ale ja wam powiem, że często, chyba najczęściej po prostu nie jesteśmy w stanie i to dlatego, że właśnie ja na przykład miałam taką sytuację, to już na moich rozmowach na Cambridge, że na mojej pierwszej rozmowie stwierdziłam, że w ogóle nie poradziłam sobie absolutnie z pytaniami jakimiś etycznymi, że na jedno to w ogóle odpowiedziałam w taki beznadziejny sposób, że to już nie ma szans, że oni musieli sobie coś złego o mnie pomyśleć, że chyba jestem jakąś psychopatką może czy coś, wiecie, do takich myśli gdzieś tam dochodziło w mojej głowie, że moje odpowiedzi były tak absurdalne i już nie ma absolutnie szans, żebym się po takich odpowiedziach dostała. No a z kolei, ale po moje dwie następne rozmowy myślałam, że poszły mi już dobrze, że tam sobie fajnie radziłam, odpowiadałam na pytania i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że
teraz, zanim wróciłam do domu na przerwę świąteczną, rozmawiałam o właśnie moich rozmowach z moim dyrektorem naukowym, który w zasadzie jest odpowiedzialny za przyjmowanie nowych studentów medycyny do naszego koledżu. No i okazało się, że ta pierwsza rozmowa, która myślałam, że poszła mi absolutnie beznadziejnie, która w ogóle była z nim też, to poszła mi bardzo dobrze. W zasadzie i to chyba była moja druga najlepsza rozmowa, miałam z niej bardzo dobry wynik, a jedna z tych, która pomyślałam, że była właśnie fajnie i że tam wiedziałam dużo rzeczy, no to okazało się, że poszła mi bardzo przeciętnie i to nawet trochę zbyt przeciętnie. To znaczy, gdybym nie miała dobrych jakichś innych wyników i gdyby te inne rozmowy nie poszły mi tak dobrze, no to ta rozmowa mogłaby spowodować to, żebym się nie dostała po prostu na te studia, mimo że myślałam, że mi fajnie poszło. I tak samo jakby z tą pierwszą, że ta pierwsza okazała się być taką, gdzie dostałam bardzo dobre noty, a tak naprawdę myślałam, że totalnie skopałam wszystko. Więc morał z tego taki, żeby nie brać właśnie tego do siebie, nie analizować i nie myśleć, że jak coś powiedzieliście, to już jest totalny koniec, albo jak czegoś nie powiedzieliście, no po prostu nie nastawiać się po takiej rozmowie, spróbować to zostawić za sobą, skupić się na waszych codziennych jakichś obowiązkach i tylko czekać do wyników. I to jest najlepsze, co w takiej sytuacji możecie zrobić, bo no, przeszłości już nie zmienicie, więc teraz trzeba tylko trzymać kciuki, żyć dalej i czekać. No dobrze, i przechodzimy do ostatniego punktu i w tym punkcie chciałabym troszkę wam powiedzieć o tym, jak możecie sobie poradzić ze stresem przed taką rozmową. W moim przypadku ten stres to jest dla mnie jakaś jedna wielka zagadka, ponieważ podczas moich rozmów 3 lata temu o stypendium stresowałam się masakrycznie. To był tak dla mnie wtedy paraliżujący stres. I to dlatego, że tak bardzo mi po prostu na tym zależało i pamiętajcie, że właśnie stres jest oznaką tego, że po prostu wam bardzo zależy i to jest coś dobrego, więc z jednej strony i komisja też sobie zdaje z tego sprawę i też wiedzą, jak to wygląda i wiedzą, że stresujecie się, jeśli wam na czymś bardzo zależy i po prostu już nie takie rzeczy widzieli ludzie, naprawdę większość z takich osób postawionych w takiej sytuacji się bardzo stresuje, więc to nie jesteście tylko wy. No i u mnie później było chyba tak, że na tych rozmowach teraz w zeszłym roku, gdzie na tych rozmowach właśnie na studia medyczne w Anglii miałam tak, że stresowałam się trochę przed moją rozmową na Cambridge, a raczej rano i później już trochę mniej, a z kolei przed moimi następnymi rozmowami nie stresowałam się już wcale, także w ogóle, że miałam kompletne zero stresu i nie mam zielonego pojęcia, od czego to zależy. Może to też jest kwestia tego, że im więcej rozmów macie w waszym życiu, tym mniej się później stresujecie. Więc dlatego może warto być otwartym na różne możliwości, aplikować na różne konkursy, programy, żeby mieć takie pierwsze doświadczenie rozmowy już za sobą, bo wtedy to sprawi, że na następnych rozmowach już będziecie się trochę mniej pewnie stresować. Nie mam, wiecie, jakichś świetnych porad, że jak zrobicie 10 wdechów, 10 wydechów, to od razu wam się zrobi lepiej, albo jak sobie ściśniecie piłeczkę 5 razy, to już się nie będziecie stresować. Nie znam się na takich rzeczach, sama ich nigdy nie próbowałam, ale wydaje mi się, że najlepszą radą, jaką mogę wam dać, to jest po prostu przygotowanie się. Takie jak najlepsze przygotowanie się. Najlepiej jak tylko potraficie, przygotujcie się na tą rozmowę. Jeśli pójdziecie na nią wiedząc, że jesteście przygotowani na każde pytanie o waszą aplikację, o to, co w niej napisaliście, bo znacie ją niemalże na pamięć i wiecie, czego możecie się spodziewać, wiecie, o czym możecie porozmawiać, to myślę, że to bardzo wam pomoże zredukować ten stres. Oprócz tego właśnie jeśli wiecie, że ćwiczyliście już że mieliście jakieś próbne rozmowy, że ćwiczyliście z kimś, że ćwiczyliście to takie odpowiadanie im i mówienie wszystkiego, co myślicie, w takim sensie, że przedstawianie waszego toku myślenia. Jeśli to wcześniej robiliście i wiecie o tym, jeśli powtórzyliście materiał, no to raczej to powinno wam pomóc zminimalizować ten stres. No i jeśli chodzi o to takie przygotowanie, no to jeszcze uważam, że super jest, jeśli przygotujecie każdą najmniejszą rzecz na
ten wasz jakby wyjazd na tą rozmowę, w takim sensie, że jeśli przygotujecie sobie wcześniej dokładnie to, w co się ubierzecie, weźmiecie pod uwagę to, że ze stresu możecie się trochę spocić i przygotujecie sobie jakąś koszulkę na przykład, gdzie nawet jeśli coś takiego się wydarzy, to tego nie będzie widać. Chodzi o to, że często my skupiamy się tak bardzo i stresujemy się tą rozmową i nie myślimy o takich rzeczach wcześniej i później na przykład przyjeżdżamy na rozmowę i się okazuje, że w sumie mogliśmy ubrać jakąś ciemniejszą koszulkę, gdzie to by mniej było widać, to by też nam sprawiło jakiś mniejszy dyskomfort i tak dalej, więc jakby ważne jest to, żeby pomyśleć o wszystkich takich rzeczach wcześniej, no bo później takie małe rzeczy bardzo dokładają do tego stresu i to się robi taki efekt kuli śnieżnej, że jeśli jedna mała rzecz się wydarzy, która troszkę was zestresuje, jak na przykład to, że się trochę spocicie, a później jakaś kolejna, to znaczy będzie jakiś korek, albo będziecie szukać kluczy od domu długo, no to później ten stres się bardzo nabuduje i będzie wam trudniej go opanować. Więc moją radą jest to, żeby przygotować absolutnie wszystko, od po prostu kanapek na śniadanie i spakowania wszystkiego, co chcecie wziąć dzień wcześniej, do właśnie przemyślenia dobrego tego, w co chcecie się ubrać i tak dalej. I to wszystko, jeju, doszliśmy do końca, udało mi się. Miałam trochę problem, żeby tutaj sformułować część moich myśli, ale mam nadzieję, że te 10 rad wam jakoś pomoże, jeśli aplikujecie w najbliższym czasie o takie stypendium, albo może macie rozmowę na Oxfordzie albo na Cambridge, no to mam nadzieję, że to wam się przyda jakoś i że wam się podobało i że zostaniecie i będziecie też oglądać jakieś moje następne filmy. Także pozdrawiam was wszystkich. Jeśli macie jakąś rozmowę w najbliższym czasie kwalifikacyjną, to będę trzymać za was kciuki, życzę wam powodzenia. Pozdrawiam moich rodziców, a w szczególności mamę i tatę i do zobaczenia. Pa, pa!